Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Pani i Panie Ministrze, chciałam powiedzieć jedną rzecz, co do której ludzie świadomi tego, co dzieje się w naszym kraju, poza jego granicami w tej chwili w związku z naszym wizerunkiem, że to, co Państwo ogłosiliście, że te środki zostały odmrożone, to jest zdarzenie, które w kategoriach prawnych można nazwać zdarzeniem przyszłym i niepewnym. Ja takiej pewności nie mam, dlatego że Unia Europejska sprawdzi bardzo dokładnie, dlaczego te umowy zostały podpisane, mimo iż Państwo mieliście wiedzę o zmowie cenowej. To jest jasne. A jeśli do tego sprawdzi kapitał ludzki, inne kwestie, to tak naprawdę myślę, że możemy doznać jasności za chwilę. Ale jest coś takiego, bo przed chwilą była mowa o winie i o tym, kto tą winę ponosi. Jest taka kategoria winy, jak wina w nadzorze, panowie ministrowie. Jest. I będziemy się tutaj domagać odpowiedzialności, bo żarty się po prostu skończyły. I dlatego pytam, panie ministrze, i chcę tej odpowiedzi na piśmie, w związku z czym, że formułujemy pewne dokumenty, które chcemy przekazać pewnym służbom. Zatem, panie ministrze, jaka jest wysokość środków, które straciły samorządy na skutek zmian decyzji Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad i na skutek również pańskich decyzji politycznych? Jaka jest globalnie wysokość z podziałem na poszczególne samorządy? Dzisiaj wiemy, że tracą ważność różnego rodzaju decyzje, które kosztowały, że tracą ważność dokumenty, które kosztowały. I wreszcie, jaka jest wysokość środków niewypłaconych do dnia dzisiejszego podwykonawcom? Dlatego, że tragedie ludzkie tak naprawdę również powinny podlegać odpowiedzialności tym, którzy są za te tragedie winni. Dziękuję.